Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w niedzielny poranek. Mamy zaszczyt gościć honorowego gościa, który objął również honorowym patronatem nasze wydarzenie, pana europosła Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Bardzo dziękujemy, panie pośle, za obecność. Myślę, że temat Unii, która, taka będę na początek może troszkę kontrowersyjna, temat Unii, naszej obecności w tej strukturze, różnie jest widziany. Generalnie to jest tak, że nie bardzo Unię kochamy. Przepraszam za takie zagajenie, ale może właśnie pan nasze kontrowersje rozwieje, ukierunkuje może nasze spojrzenie. A skąd to się wzięło? Bo przecież wiele nas spotyka dotkliwych sytuacji, które wynikają z naszej obecności w Unii Europejskiej. Nie takie były nasze oczekiwania, a takim głównym założeniem przecież, przynajmniej w moim pojęciu, ale wiem też od przyjaciół, znajomych, że o Unii mówiło się jako o Europie ojczyzn. Czy tak jest na pewno? Wiem, że taki wykład pan dla nas przygotował. Bardzo zatem prosimy, wysłuchamy chętnie i z ciekawością, zaciekawieniem pana tej materii wyjaśnień. Następnie poprosimy pana Tadeusza Płużeńskiego o wystąpienie filmy Zapraszam, a później w naszym planie msza, jak Państwo wiecie, o 14:00 i tam koncert pana Pawła Piekarczyka. Ale przed tym filmem. Tak. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Szczególnie pani Krystynie. Nie wszyscy wiedzą, ja piastuję mandat do Parlamentu Europejskiego właśnie z tych ziem. Lewica Europejska powiada, że reprezentuje się w Parlamencie Europejskim lud europejski. Nie ma czegoś takiego. Reprezentujemy poszczególne narody w Parlamencie Europejskim i konkretne społeczności. Ja przy tej okazji chcę jeszcze raz podziękować pani Krystynie i całemu środowisku obecnemu tutaj za współpracę w kampanii wyborczej, bo to było wspólne dzieło, a na ziemi płaskiej, na której odbyła się przystanek niepodległość, wygrałem wybory, tak? Chciałbym, żeby taki wynik był na całym Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, to może kiedyś doczekam się tak wspaniałych współpracowników na całym Dolnym Śląsku. Bardzo poważnie potraktowałem hasło przewodnie Państwa festiwalu, bo niekiedy wybieramy hasła bez głębszego namysłu, ale jestem przekonany, że w tym wypadku decyzja była bardzo głęboka. I pozwólcie Państwo, że od tego wyjdę. Potem powiem parę słów, co można zrobić w sferze polityki regionalnej z naszymi najbliższymi sąsiadami, po to, by wzmacniać swój potencjał wewnątrz Unii Europejskiej. I kilka słów na odpowiedzi na pytanie, które tak jaskrawo postawiła pani Krystyna. Otóż nasi przodkowie zastanawiali się, po co jest niepodległość. Bo to nie jest takie pytanie zupełnie retoryczne. Tak?
wśród odpowiedzi najbardziej wymownych trzeba wskazać na tę, które formułował Adam Czartoryski, w moim przekonaniu najwybitniejszy polski polityk, między Kościuszko a Piłsudskim i Dmowskim. Zapomniałem. Powiadał, tak jak dla jednostki czymś kluczowym jest wolność, tak dla narodu posiadanie niepodległego państwa. Tak jak dla człowieka ważne jest korzystanie z podstawowych swobód, bo inaczej nie może żyć. Tak dla dojrzałego narodu, to nie jest też takie oczywiste, państwo jest czymś, co warunkuje egzystencję, warunkuje to, że kontynuujemy nasze dziedzictwo kulturowe, bo przecież po to jest Polska, żeby aktualizować dziedzictwo kulturowe. Ojczyzna, odpowiadali młodzi ludzie z ruchu Młodej Polski, jest pewnym zestawem wartości i idei, a państwo jest materializacją ojczyzny. Ale niepodległość jest także kwestią dojrzałości. To znaczy stania na własnych nogach, panowania nad własnym losem. Państwo niepodległe jest po to, byśmy kształtowali własny los. To znów nie jest takie zupełnie oczywiste, bo są państwa, które zdają się na silniejszych. Są państwa, które chcą być prowadzone przez silniejszych. Które nie chcą być jak dorosły człowiek. Albo które są za małe, żeby być jak dorosły człowiek. Belgia nie może prowadzić polityki takiej jak Polska. Jest państwem za małym. Zdaje się nam silniejszym. Jesteśmy państwem dużym, narodem dużym, jednym z kilku największych narodów europejskich. Musimy się zachowywać jak dorosły człowiek. Musimy panować nad własnym losem. Taki jest sens niepodległości. To w żadnym razie nie musi prowadzić do odrzucenia współpracy z innymi narodami europejskimi. Ta zdolność do posiadania państwa, które do życia zbiorowego, do kierowania własnym losem, nie musi oznaczać, że odrzucamy współpracę z innymi. Wspomniany przeze mnie Adam Czartoryski tuż przed powstaniem listopadowym, kiedy już definitywnie żegnał się z myślą, że można rozwijać polskie sprawy we współpracy z Rosją, bo tam będzie przywódcą rządu powstańczego, napisał książkę, esej o dyplomacji, zresztą zadedykowany Grekom. Grecy wtedy, nie będę siedział pół godziny, jeszcze młody jestem, panie. Polityk nie może siadać. Jak mówi mój przyjaciel Francuz, jeśli nie buntuje się przeciwko rzeczywistości, to już musi odejść. Otóż Czartoryski pisze książkę Philo Helen, zapublikowane Grekom, Grecy wtedy walczą o niepodległość i powiada, ład europejski, jeśli ma być trwały, musi być oparty na partnerstwie, na solidarności narodów. To była myśl przeciwko świętemu przymierzu, przeciwko porozumieniu królów i mocarstw, przeciwko aspiracjom niepodległościowym, także przeciwko aspiracjom niepodległościowym Polski. Prawdę powiedziawszy, była to także polemika z Napoleonem, który próbował żelazną ręką dokonać zjednoczenia Europy. Czartoryski powiada, nie będzie Europy trwałej, jeśli nie będzie szacunku dla praw suwerennych państw, dla partnerstwa, dla solidarności. I polska myśl polityczna ma w tej sprawie ciągłość. Pamiętamy te wielkie słowa Jana Pawła II, które były uderzeniem właśnie wielkich tego świata w 1979 roku. Nie ma Europy solidarnej, sprawiedliwej, bez niepodległej Polski. To było wypowiedziane na placu Zwycięstwa. I oczywiście widzieliśmy wielokrotnie geniusz papieża, ale papież kontynuował romantyków. Zrobił parę lat wcześniej prywatne seminarium na temat myśli Zygmunta Krasińskiego i dokładnie znał tą argumentację. Tak?
Europa może się rozwijać w sposób trwały, jeśli będzie szanowała partnerstwo i solidarność. I to jest nasz intelektualny zasób. To jest ten język, którym powinniśmy operować w polityce europejskiej, bo dziś problem Europy można opisywać na różne sposoby. To jest kontynent, który przeżywa ogromny kryzys kulturowy, ale kryzys, który jest znacznie głębszy niż funkcjonowanie Unii Europejskiej. Tak? To jest kryzys, który się zaczął jeszcze bardzo dawno temu, jeszcze przed II wojną światową, nasilił się bardzo wyraźnie w latach 60. i 70., ale on ma głębokie przyczyny. Tak? Laicyzacja jest prądem, który poprzedził wspólnotę europejską, której towarzyszył, na pewno nie został przez nią wywoływany. To jest bardzo głęboki problem. Są też narody, które od niedawna znajdują się we wspólnocie europejskiej, jak nasi sąsiedzi z południa, Czesi, którzy przeżyli gwałtowną laicyzację przed wojną. 30% mieszkańców Pragi deklarowało, że jest ateistami w latach 30. Więc to trudno wiązać to z obecnością Czech w Unii Europejskiej. To jest głęboki proces, ale drugie zjawisko, które musi oprzeć się polska polityka, to jest zjawisko podporządkowania polityki europejskiej punktowi widzenia Europy Zachodniej. To jest właśnie zerwanie solidarności, o którą upominał się Jan Paweł II, także w ostatniej adhortacji poświęconej sprawom europejskim. To jest podporządkowanie realnej polityki Unii Europejskiej temu punktowi widzenia, który dominuje w Europie Zachodniej. To jest przykładanie większej wagi do spraw współpracy z Południem, z Północną Afryką niż z Wschodem Unii Europejskiej. To jest kumulowanie wydatków na naukę i na wynalazczość w szkołach wyższych bogatych krajów europejskich. To jest taka wizja rozwoju gospodarczego, no, która jest krzywdząca dla gospodarki opartej na węglu. To jest ta wielka stawka na energię odnawialną, która nie bierze pod uwagę kontekstu Polski, kontekstu Czech, że mamy gospodarkę opartą na węglu i nawet jeśli byśmy przyjęli za zadanie, że mamy strukturę bezpieczeństwa energetycznego Polski zmienić, to potrzebujemy ogromnych pieniędzy na modernizację polskich kopalń, na dofinansowanie przedsiębiorstw, które są na znacznie niższym poziomie rozwoju niż przedsiębiorstwa w Europie Zachodniej. Nie dlatego, że popełnialiśmy błędy, tylko dlatego, że żyliśmy w strefie komunistycznego niedorozwoju. Niemcy otrzymały ogromną pomoc publiczną na terenie byłych ziem NRD, pomoc honorowaną przez Unię Europejską, nawet inspirowaną przez Unię Europejską i my powinniśmy otrzymywać podobne fundusze na modernizację naszej gospodarki. Wreszcie jest to oczywiście stosunek do Rosji. Jest to oczywiście stosunek do Rosji, nie całej Unii Europejskiej, tylko środowisk niektórych państw, środowisk, które odgrywają istotną rolę w polityce europejskiej. Stosunek, który wielokrotnie był powodem naszych frustracji, naszej irytacji, tak? To znaczy pełen pobłażliwości wobec agresywnej polityki Putina. To się rok temu skończyło, trwa teraz moment, w którym Putin ma najgorszy wizerunek, najgorszą opinię, czy w ogóle Rosja od chwili rozpadu Związku Radzieckiego, ale wciąż nie brakuje sił, które są gotowe prowadzić politykę pobłażania kosztem naszego bezpieczeństwa, kosztem bezpieczeństwa Europy, bo to jest ta krótkowzroczność, która kosztowała Europę w przeszłości bardzo, bardzo wiele. Na to nie ma innej odpowiedzi, jak aktywna polska polityka w Europie,
jak używanie tego języka wykształconego przez Adama Czartoryskiego, a tak rozpropagowanego przez Jana Pawła II, języka partnerstwa i solidarności. To jest język, który powinniśmy używać, forsując nasze postulaty. I teraz chcę powiedzieć bardzo wyraźnie o jeszcze jednej rzeczy. My nieraz szukamy jakiegoś złotego klucza do polityki zagranicznej. Bo w wielu spotkaniach z obywatelami się w dyskusji politycznych to jest bardzo widoczne. Znaczy, czy mamy taki klucz? Czy moglibyśmy wcisnąć taki przycisk, który usunie nasze problemy na długie lata? Nie ma takiego przycisku. I mówię o tym bardzo wyraźnie, bo za chwilę będziemy rządzić Polską. Nie ma takiego przycisku. To jest kraina niepewności. To jest kraina, w którym trzeba być asertywnym, ale w którym nigdy nie będzie raz dany od początku do końca. W takich czasach żyjemy. Zresztą taka jest polityka zagraniczna. Może w spokojnych okresach średniowiecza było inaczej. Nie ma takiego przycisku, który można wcisnąć i załatwić raz na zawsze. I nieraz będziemy przegrywać w zderzeniu z... Nieraz będziemy wygrywać. Myślę, że to będzie moment wzrostu Polski w polityce zagranicznej, bo jeśli się połączy aktywność ze zdolnością do rozmowy z partnerami, to przyjdą i sukcesy. Ale nieraz będą także sytuacje, z których nie będziemy zadowoleni. Bo to jest kraina niepewności. I nawet rząd złożony z samych świętych Franciszków nie zapewni Polsce totalnego bezpieczeństwa w ciągu paru miesięcy. Mówię o tym dlatego, że trzeba być przygotowanym na to, że to nie jest świat, w którym wystarczy być dobrym, wystarczy być moralnym, głosi się i idzie wszystko do przodu. Nie. Potrzeba konsekwencji, potrzeba odporności na porażki, potrzeba zimnej krwi i także lepszych instytucji, bo my mamy państwo, które nie jest dzisiaj zdolne do przeprowadzenia skutecznej kampanii dyplomatycznej w szerokim zakresie. To też trzeba bardzo szybko zmienić. Ale chcę powiedzieć o tej sferze, która jest oczywista, która nie jest tym przyciskiem rozwiązującą wszystkie nasze sprawy, ale która została zaniedbana przez rząd Platformy Obywatelskiej, która jest takim naturalnym, nieodzownym polem naszej obecności, naszej ekspansji dyplomatycznej. To jest współpraca regionalna. Panie pośle, najmocniej przepraszam. Takie tylko jedno ogłoszenie. Przepraszam bardzo. Właściciel samochodu z krakowską rejestracją, jeśli jest na sali, bardzo był wyproszony, żeby odjechać, bo nie może zespół wyjechać. Samochód z Krakowa. Nie ma. Nie ma. Trzeba poszukać. Śpi jeszcze chyba. Jak z Krakowa może spać. Przepraszam. Nie. Spać, bo tam czas inaczej płynie, bo ja, mama była krakowianką, babcia też. W okresie komunizmu też mieli pełną emocjonalną odporność na to, co się dzieje. Chodzi o aktywizację polskiej polityki regionalnej. Potrzeba nam wyjścia poza Grupę Wyszehradzką. Grupa Wyszehradzka ma szansę odnowić się bardzo szybko, jeśli będziemy aktywni. Zresztą, jak państwo odnotowaliście, państwa Grupy Wyszehradzkiej podzielają obawy wobec europejskiej polityki imigracyjnej, ale trzeba to rozszerzyć na państwa bałtyckie i na Rumunię i Bułgarię. Rumunia jest krajem najbardziej zainteresowanym polską aktywnością na arenie międzynarodowej. Właściwie czeka na przywództwo Polski. Nie wie, dlaczego Polska nie jest aktywna w regionie. Jest państwem proamerykańskim, z wojskiem amerykańskim na miejscu. Bułgaria, chociaż sentymentalnie była zawsze prorosyjska, bo to Rosjanie przyczynili się do odzyskania niepodległości Bułgarii, jest już też partnerem Ameryki. Z tymi krajami łączy nas kilka rzeczy.
po pierwsze zrozumienie dla niebezpieczeństwa ze strony neoimperializmu rosyjskiego. Po drugie, no, powinniśmy wspólnie podjąć wysiłek w imię zasady solidarności, żeby w realnych politykach unijnych, takich jak energetyka, wynalazki, nauka, bić się o te sprawy wspólnie. Wreszcie, z państwami bałtyckimi, które są najbardziej zagrożone ze strony Rosji i z Rumunią, możemy podejmować wzmożoną współpracę militarną w ramach NATO. NATO zachęca do takich cząstkowych partnerstw swoje państwa. Jest rzeczą niezwykle ważną i z punktu widzenia polskiego interesu, żebyśmy właśnie w ramach NATO, wzmażając obecność NATO, podejmowali z tymi krajami współpracę w zakresie wspólnych, koordynowania wspólnych zakupów, ale także w zakresie ćwiczeń i szkoleń militarnych, czyli w kooperacji samych wojsk. Jest pole, trzeba też bardzo cierpliwie przeczekać kryzysy, bo największym problemem jest to, że kraj, do którego mamy sporą sympatię kulturową, Węgry, dzisiaj jest państwem o wyraźnie prorosyjskiej orientacji, który zgrywa solidarność europejską wobec Rosji. Zresztą pokazuje, że nie można tego świata opisać po prostu na zasadzie dwudzielnym, czarno-białym, bo możemy mieć podziw dla Viktora Orbana za strzeżenie interesu gospodarczego, natomiast nie możemy podzielać jego punktu widzenia wobec na politykę rosyjską. Ale takie rzeczy trzeba przeczekać. Trzeba przeczekać cierpliwie, budując instytucje. Teraz jakie instytucje? Jestem przekonany, że polski rząd powinien uruchomić cykliczne spotkania, nowy polski rząd, cykliczne, regularne spotkania kierownictw rządów państw dziewiątki, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Grupa Wyszehradzka, Rumunia i Bułgaria. I wysyłam także, wysunąłem to w Katowicach na kongresie programowym, ideę powołania zgromadzenia parlamentarnego tych państw, co zawsze w większym stopniu łączy elity polityczne, elity parlamentarne, niż skoncentrowanie się wyłącznie na współpracy na poziomie rządowym. Mamy takie zgromadzenia z Litwą i Ukrainą. Możemy mieć zgromadzenie szersze, regionalne. Polska nie może ogłaszać, że jest panem, że jest hełegomonem, że jest przywódcą, bo trzeba polityki inteligentnej, ale na pewno zgromadzenie wokół nas państw regionalnych, zbudowanie solidarności regionalnej, to jest to, co trzeba zrobić niemal natychmiast. Traktuję wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Estonii jako krok wyrastający właśnie z tej wrażliwości. Wracając do postaci świętego Jana Pawła II, on miał nadzieję, że pomimo rozmaitych różnic między krajami naszej części Europy, wniesiemy do tego wspólnego gmachu bardzo bliską wrażliwość, większe wyczulenie na wolność, większe wyczulenie na solidarność, no i oczywiście bliższy związek z dziedzictwem chrześcijańskim niż Europa Zachodnia. I skończę raz jeszcze odwołując się do tej myśli naszych przodków, że niepodległość to jest dojrzałość. Dlaczego? Dlatego, że jest takie myślenie w Polsce, no jest to myślenie o jednym klawiszu, który załatwi zaraz wszystko, ale jest też myślenie nawet na prawicy, no dobrze, jeśli sobie tutaj nie radzimy, to poradzimy sobie przez Europę. Otóż 90% polskich spraw rozstrzyga się w Polsce. Europa nie załatwi zaraz. Załatwić nie może za nikogo. To, jakie jest w Polsce sądownictwo, czy administracja jest otwarta na biznes, czy też nie. To jest poza sferą możliwości europejskich.
nie rozstrzygnie o jakości polskiej edukacji. To jest sfera naszej wolności. Jeśli będziemy mieć dobry, aktywny rząd, w tych sferach możemy działać bardzo energicznie, pomnażając swój potencjał, nie pytając Europy. Proszę zauważyć, różnice między państwami starej Unii narastają, nie zmniejszają się. Różnice w poziomie życia, w jakości instytucji. Dlaczego? Dlatego, że państwa prowadzą bardzo różną politykę, różną co do jakości. Możemy też radzić sobie, tak jak radzą sobie z tym aktywne narody europejskie, radzą sobie znacznie lepiej, z promocją polskiej gospodarki. Także z zatrzymywaniem złej ekspansji, czy złej obecności obcego kapitału w Polsce. Unia Europejska nie narzuca nam prawa dotyczącego kontraktu. To jest sfera naszych kompetencji. Możemy to prawo prawie dowolnie kształtować. My możemy chronić swój rynek tak, jak chronią Francuzi i Niemcy przed ekspansją polskich firm produkujących okna. Poprzez tworzenie certyfikatów, które nie mają antypolskiego charakteru, tylko są tak złożone, tak skonfigurowane, że faktor nie może sprzedawać, można powiedzieć, z pełną dynamiką okien na w Europie Zachodniej, to możemy robić. Czyli bardzo wiele zależy od tego, jak będziemy stać na nogach, tak, co będziemy robić u siebie, jakie będziemy mieć państwo. Jeśli chodzi o problem imigrantów, to musimy bardzo szybko przystosować naszą administrację do tego niebezpieczeństwa, które może przyjść ze wschodu, jeśli tam, nie daj Boże, narośnie konflikt i będziemy mieć dużą migrację ze wschodu. Dzisiaj polska administracja kierowana MSW, kierowana przez panią minister Piotrowską, jest totalnie niezdolna do wielkiego wyzwania. Gdybyśmy nas spotkało coś takiego, jak spotkało Węgry na granicy z Serbią, to niestety nasze instytucje by nie wytrzymały tego napływu. Więc moja teza jest taka, że ten przystanek niepodległość to nie jest przystanie przy niepodległości. To nie jest kontentowanie się niepodległością. To jest bardziej to, co mówił Piłsudski, bo jaki był sens w oczach Piłsudskiego. Ja wysiadam z tramwaju PPS, wysiadam z tramwaju socjalizmu, wysiadam ze swojego partykularnego wagonu, bo dziś buduję państwo. Bo dziś buduję państwo. Więc ponieważ za chwilę państwo będzie w naszym państwie, musimy mieć znacznie więcej wyobraźni, więcej aktywności, więcej mądrości, to my będziemy kierować tym gospodarstwem. I pani Krysiu, jeśli w Polsce będą się rodzić dzieci, a my będziemy mieć zdolność do życia zbiorowego, będziemy prowadzić aktywną politykę, zbudujemy instytucje na miarę dojrzałych państw europejskich, to nawet jak tam będzie kryzys kulturowy, nawet jeśli będziemy mieć dramatyczne wyzwania, poradzimy sobie. I będziemy nie tylko niepodlegli wspomnieniem, ale niepodlegli de facto. Dziękuję bardzo. Zmieściłem się, prawda? Jedno pytanie. Już sekundkę. Dziękuję za to osobiste zapewnienie, panie pośle. Zabrzmiało jak zobowiązanie, no ale... Podobno tak jest. To musimy się chyba jeszcze lepiej postarać, bo z tymi rządami to tak właśnie jest, że nie bardzo jesteśmy zadowoleni, ale rzeczywiście czujemy to, że idzie nowe, po prostu idzie nowe. Bardzo proszę, kto z państwa ma pytania, kolejno będę podawać mikrofon, proszę się przedstawiać, a pana posła prosimy o komentowanie. Jak najkrócej, Henryk Ornas z Torunia. To wiązując do słów pani Krystyny, że spodziewaliśmy się wiele z Unii Europejskiej, zawiedliśmy się. Pytanie, czy podziela pan stanowisko, że my Polacy w pierwszych latach przystąpienia do usług nie wykorzystaliśmy w 100% możliwości uzyskania dotacji, że po prostu straciliśmy wiele, wiele miliardów. A obecnie, czy to jest prawda, że my płacimy wyższe składki, aniżeli my możemy osiągnąć pieniądze z Unii Europejskiej?
Sławomir Jędrzynowicz, przewodniczący klubu Rady Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Pszczynickiego. Szanowny panie europosłowie, wspomniał pan, że wizerunek Władimira Putina na salonach europejskich od roku jest najgorszy na przestrzeni lat. Czy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, a może nawet szerzej, polscy czy z Europy Środkowo-Wschodniej zamierzają, czy mają w planach aktywizować projekt Partnerstwa Wschodniego? Co z tym projektem się dzieje? Ponieważ idea, sama idea, czy plany były wielkie, prawda? Natomiast wykonanie fatalne. Czy nie powinno być tam prowadzonych korekt finansowych? Przecież wiemy, że budżet Partnerstwa Wschodniego naprawdę jest fatalnie niski. Szczyty Partnerstwa Wschodniego, odbywające się co dwa lata, to właściwie nie odzwierciedlają dynamicznej sytuacji na arenie Europy Środkowo-Wschodniej. Czy są jakieś plany aktywizacji tego projektu, czy może jakiś nowy projekt będzie wprowadzony? Oczywiście przy współpracy zakładam korekty do polityki prezydenta Andrzeja Dudy i przypuszczam nowego polskiego rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dzień dobry. Krzysztof Szczęsny, Radom. Żeby wyjaśnić mój punkt widzenia, muszę również dodać, że jestem znany elektrykiem. Mam dwie impresje, którymi chciałem się z Państwem podzielić. Na samym wstępie pan poseł i pani Krystyna wspomnieliście o nadziejach, jakie wiązaliśmy z przystąpieniem do Unii. Natomiast to, co w tej chwili obserwujemy, to nadzieje nasze rozpłynęły się w jakiś magnes, a pozostają to same zagrożenia. Zagrożeniem jest polityka ideologia gender, które rozbije nasze rodziny i zamieni właśnie naród w państwo. Przestaniemy być dużym europejskim narodem. Zatem mam wrażenie, że rachunek korzyści i strat nie jest pozytywny w tej chwili. I korzystając jakby ze skojarzeń z techniką elektroniczną, mam wrażenie, żeśmy otworzyli pocztę z Unii Europejskiej i zawet wyłącznik błędów wirus. W tej chwili kojarzą mi się oczy ludzi z otoczenia pana prezydenta w czasie kampanii wyborczej, gdy z budzami w oczach rozmawiali na temat klęski. My właśnie będziemy kiedyś też może płakali o tym fakcie, żeśmy się zdecydowali przystąpić do Unii. Drugie skojarzenie to mam w pamięci film, w roli głównej występował Jeff Goldblum. A typu filmu była Mucha. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję oglądać. To była, sprowadzała się do wynalezienia przez głównego bohatera takiego urządzenia do teleportacji. W momencie, gdy człowiek ten wszedł do kabiny, wlazła tam mucha w czasie tejże teleportacji. Geny muchy zaraziły tego człowieka. Obraz finałowy był koszmarny. W każdym razie pytanie, czy my nie staniemy się przenośni taką muchą, która już zabiera geny, jak gdyby dewastujące nasze społeczeństwo. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Skorzystam, później się nie do tego głosu nie dojdę. Zbyszek Rojna, Poznań, stały korespondent głosu szczecińsko-kamieńskiego, katolickiego zresztą. Panie europośle, jako przykład prorosyjskości wymienił pan Węgry. Nie wspomniał pan nic o Niemcach, nie wspomniał pan nic o rzuceniu się Schroedera w objęcia Gazpromu, nie wspomniał pan o rurze, która połączyła stałym filtrem Niemcy razem z Rosją. I moje pytanie, czy to Niemcy nie są przede wszystkim zagrożeniem dla ładu i Europy, a szczególnie dla Unii Europejskiej? Wszystkie pytania od razu. Otóż po pierwsze wyznam, że ja nie miałem żadnych nadziei związanych z Unią Europejską. Dla mnie to był wybór polityczny, wybór rozumu. Tak? Wyobraźmy sobie świat, w którym w Unii Europejskiej są Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia. Chce się dostać tam Ukraina, a Polska w niej nie jest.
to bez względu na intencje polskich polityków bylibyśmy w strefie Putina. Bylibyśmy w strefie Putina. To jest ten świat. I on tego chciał. On przyjechał, niewiele o tym pamięta, on przyjechał do polskiego parlamentu na parę tygodni przed głosowaniem, przed referendum akcesyjnym, przed zarządzeniem referendum w 2004 roku. Na tym spotkaniu był Jarosław Kaczyński i Ludwik Dolny. I jeszcze raz przekonywał, żebyśmy zrobili inaczej. Jesteście Słowianami, zostańmy razem. I będzie tego jeszcze na rozmaite sposoby próbował, na przykład pani bardzo nietrafiona inicjatywa dialogu z cerkwą sprzed 3 lat. Miała ten sam zamysł. My nie leżymy tam, gdzie Hiszpania i Portugalia. To jest pierwsza sfera. Druga sfera to jest sfera współpracy ekonomicznej, która oczywiście jest pełna porażek, zawiniona. Subsydia na rolnictwo powinny być większe. To jest błąd rządu Leszka Millera i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzeba o tym zawsze przypominać. Ale generalnie to zależy od naszej siły, od naszej aktywności, od naszej mocy. To jest pewna szansa. To nie jest tak, że my jesteśmy skazani na porażki europejskie. Czy grozi nam ideologia gender? Jeśli będziemy rządzić Polską, to dlaczego nam grozi ideologia gender? Ale no to zależy od tego, żebyśmy zasuwali w kampanii wyborczej, a nie od ilości słów wypowiemy przeciwko ideologii gender czy przeciwko Brukseli. Oni jednak nie są tacy silni. No wygraliśmy wybory prezydenckie, tak? I za chwilę mamy szansę wygrać wybory parlamentarne. I możemy to osłonić, ale także rozwinąć te dwie sfery, w których ta ideologia uderza najbardziej. Możemy osłonić i rozwinąć po naszej myśli edukację i kulturę. To nie jest sfera prawa europejskiego. To jest sfera swobodnej działalności państwa. Nawet niemiecki Trybunał Konstytucyjny wyznaje tę zasadę i stwierdził w orzeczeniu dotyczącego Lizbory. To jest sfera kompetencji państwa. Nie musimy być. To, że będą w Polsce ośrodki medialne, część prasy wyznającą tę ideologię, wszędzie są. To budujmy i rozwijajmy nasze o chrześcijańsko-konserwatywnej możliwości. Ale edukację, system szkolny, sferę kultury możemy osłonić. To od nas zależy. To od nas zależy. I też, proszę Państwa, nie wymagajmy od innych, żeby byli tacy jak my. Francja była w I wojnie światowej naszym najważniejszym sojusznikiem. Była krajem laickim, całkowicie sprzecznym z naszymi wzorcami. Ale nasi przodkowie potrafili zawierać sojusze z ludźmi, którzy mają inne spojrzenie na kulturę, jeśli to było w interesie Rzeczypospolitej. Nie kazali się zmieniać Francuzów. Nie kazali się zmieniać Francuzów. Ja nie chcę potępiać na koniec Viktora Orbana. Ja mówię w kontekście przeczekania tego, co nazywam jazdą po bandzie, bo to już jest jazda po bandzie w sprawie Rosji. I to w moim przekonaniu taka, która ma pewną osłonę też w Brukseli. Ale to trzeba przeczekać, bo nawet w jego partii są ludzie, którzy uważają, że przesadził. I współpracować z nimi pomimo to. To taka była moja teza, że trzeba cierpliwie budować solidarność regionalną pomimo tego, incydentu, tak? To jest dla nas bardzo niemiły i dla dużej części opinii węgierskiej niemiły. Tak? Ale taka jest polityka. To nie jest świat, który można opisać jedną barwą. Możemy go podziwiać za politykę gospodarczą, za konstytucję Węgier, a w innych sprawach się z nim nie godzić. Teraz jak to wygląda w Europie? No wygląda to tak, że dzisiaj stronnikami Putina jest skrajna lewica, i jest skrajna prawica, tak? To znaczy pan Farage, Marine Le Pen. To są ludzie, którzy zachowują się tak, jakby im Moskwa po prostu płaciła co tydzień transfer pieniędzy. Potrafią zrywać sesje Parlamentu Europejskiego, kiedy głosowana jest umowa o traktacie dostosowawczym, tak? Ukrainie. Demonstrują, może być
intensywnie miłość do Moskwy, ale są też oczywiście bardziej inteligentni sojusznicy, część niemieckiej socjaldemokracji. Ale Polacy mogą dzisiaj to odpowiadam na pana pytanie, mogą dzisiaj liczyć na Europejską Partię Ludową w tej sprawie. Bo tam przeważa jednak tendencja, żeby przedłużyć sankcje. Mogą także liczyć na takich polityków Platformy Obywatelskiej jak Jacek Saryusz-Wolski. Zresztą nie bez powodu jest to nie na marginesie tej partii, ale w tych sprawach bezpieczeństwa Polski zabiera głos właśnie tak jak my. I oczywiście jedną, już odpowiadam na pytanie mojego krajana z miejsca Świętej Jadwigi, z Krzewnicy, że musimy wzmożyć partnerstwo wschodnie i powiedzieć naszym partnerom w Europie, dobrze, waszą sferą odpowiedzialności jest południe. My rozumiemy, tam macie przeszłość, tam macie interesy, ale naszą sferą odpowiedzialności jest wschód. I to powinno mieć także wyraz materialny, wyraz polegający na zwiększeniu finansowania partnerstwa wschodniego. Ale potrzebna jest też ta wspólna akcja militarna, bo nie można czekać na wahnięcie polityki amerykańskiej. Mam nadzieję, że kiedyś do takiego wahnięcia dojdzie i Amerykanie będą tutaj mocniej niż są do tej pory. Ale jeśli my rozbudujemy polską armię do takiego poziomu, że uderzenie w Polskę będzie po prostu naocznie kosztowne, to więcej uczynimy niż drogą dyplomatyczną. To jest zawsze, polityka jest zawsze sferą ratunku kosztów. My musimy mieć armię, która jest na tyle silna, że wejście do Polski bardzo dużo kosztuje. A dzisiaj nie można toczyć wojen, tak abstrahując od tego, co czują matki i córki. To już nie jest ten świat, że można posyłać mężczyzn na śmierć. Każde cywilizowane państwo ma swoje granice. To już od Afganistanu Rosjanie tą lekcję przeżyli. Więc to musimy zrobić. Tak? Umocnić polską armię, współpracować militarnie z naszymi sojusznikami i cierpliwie przekonywać Amerykanów. To nie jest tylko nasze roszczenie, to jest także wasz interes, żeby tutaj być naprawdę silny. Ale moja teza jest taka, jeśli wierzymy w sens niepodległości, jeśli to jest moment refleksji nad tym pojęciem, to naprawdę większość rzeczy zależy od nas. Tak? No a nasi przeciwnicy tylko czekają na to. Powiedzieć bardzo wyraźnie. Nasi przeciwnicy, Komorowski chciał wprost prowokować Andrzeja Dudę w kampanii prezydenckiej. To będzie główna prowokacja w stosunku do nas. Pokazać, że PiS chce wypisać się z Europy. Pokazać Polakom, że my jesteśmy partią. To będzie główna strategia od października. I naprawdę musimy to przytrzymać. Tak? Musimy pokazać, że jesteśmy partią i aktywności, i stabilności. Że potrafimy w tym świecie z pożytkiem dla Polski poruszać się. Jeśli zwykły obywatel będzie myślał o PiS-ie, ci ludzie nas tak pokłócą ze światem, że znowu z niego wypadniemy, będziemy szli od porażki do porażki. I polityka to nie jest naprawdę, to jest główna lekcja z Piłsudskiego, bo Piłsudski zajmował się powstaniem styczniowym, które podjęli wspaniali ludzie, 20-latkowie, tylko brakowało im przywództwa i rozmów politycznych. On ich kochał, on się zrodził z nich, ale wiedział, że nad sprawami polskimi trzeba panować. Wiedział, że serce sercem, ale rozum musi limitować serce. Także w myśl tego, co on nam zostawił, nie róbmy niczego, co będzie oznaczało wypadnięcie z tego świata. Polacy od nas oczekują aktywnej polityki w Europie, podmiotowości w Europie, nie wypisania się z tego świata, tylko walki o swoje w Europie. Pomimo przykrości, pomimo porażek, które będziemy doświadczali. Tego od nas oczekują. Polacy, jestem głęboko przekonany, że taka polityka w Polsce rozpocznie mniej więcej od 20 listopada. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie pośle, za to, że w swoich polsko-europejskich wędrówkach
zechciał pan wysiąść również na przystanku Niepodległość. Życzymy, aby pana praca dla dobra Polski, dobra Europy w Parlamencie Europejskim była jak najbardziej efektywna, abyśmy rzeczywiście odczuwali owoce pana aktywności. Prosimy o częsty kontakt z nami, na ile to oczywiście jest możliwe. Jest nam to bardzo potrzebne. Ja ze swojej strony bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A że pana obecność jest nam po pierwsze bardzo miła, po drugie bardzo potrzebna. Świadczy o tym fakt, że jeszcze ktoś prosi o głos i jeszcze ktoś prosi o głos. Także na momencik przedłużamy. Pan Tomek Kolanek był pierwszy. Panie europośle, dwa pytania. Pierwsze, no, pamiętam jak do Europy pojechała moja wielka faworytka Elżbieta Alejandra-Pińkowska i, no i nasze wszystkie te media głównego ścieku ogłosiły, że no, rządzimy całą Europą. Jakie jest faktycznie stanowisko Unii Europejskiej względem Elżbiety Pińkowskiej? Czy faktycznie ona tam rządzi tą całą Europą? No, ja od razu zadałem sobie pytanie, a kto był przed nią, tym komisarzem? Okazało się, że też Polak, którego teraz nazwiska nie pomnę, jakoś nie trzęśliśmy tą całą Europą. A drugie pytanie, z tego czasu na antenie telewizji Republika profesor Piotr Gliński dyskutował bodajże z profesorem, bo nazwiska teraz również nie pomnę, odnośnie reformy systemu podatkowo-finansowego w Polsce i Piotr Gliński powiedział rzecz moim zdaniem porażającą. Nie może, zniesienie podatku dochodowego, na czym teraz dyskutuje się w Prawie i Sprawiedliwości, nie jest do końca tak możliwe, ponieważ Unia Europejska może nie wyrazić na to zgody. Czy tak faktycznie jest? Proszę, kto chciał? Jan Kazimierzki z Krakowa. Panie pośle, pan mówił tutaj o jednym aspekcie wojny, mianowicie o wojnie energetycznej, takiej typowo energetycznej. Wydaje mi się, że to jest wojna z minionej epoki, mało prawdopodobne. Energetyczne wejście będzie tylko wtedy, kiedy się nie sprawdzi to, co w tej chwili się dzieje. Mianowicie wojna informacyjna, a to jest pole kultury i tutaj można zrobić jeszcze poza armią bardzo wiele. Ludzie nie mają informacji podstawowych, na których mogliby zbudować rzetelną wiedzę, na której mogliby oprzeć swój pogląd i światopogląd. Za czasów bolszewickich przebudowano kontrwywiad tak, że stworzyli, że działał tylko na linii frontu wewnętrznego. Kontrwywiad całkowicie wyłączył się z rozeznania frontu i wroga zewnętrznego. I wydaje mi się, że to też trzeba mieć pod uwagę w tym wszystkim. To może jeszcze jedno pytanie. Może, panie pośle, mówimy tu o polityce, to jest, jak pan powiedział, rachunkiem kosztów. Nie da się nie powiedzieć na tym gremium i w ogóle bardzo mało się mówi, podejrzanie mało się mówi o zatrważającym zadłużeniu państwa. Co się dzieje, panie pośle? My tracimy autentyczną niepodległość, bo nas ktoś kupuje. Kto kupuje? Co się dzieje? To wszystko. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Tak, panie pośle, to było niezwykle cenne. To, co pan powiedział, odnosiło się do wyborów, bo wszystkie te nasze troski głębokie i słuszne staną się tylko sferą teoretyczną, jeżeli tych wyborów zdecydowanie nie wygramy, tych najbliższych. To było niezwykle cenne, bo pan niejako przywołał naszej świadomości to, że przed tą wielką i trudną próbą stoimy. I rzeczywiście, czy nie należałoby jakiejś spektakularnej akcji ze strony PiS-u w kierunku pozytywnym do Unii Europejskiej, żeby wyprzedzającym uderzeniem wybić argument, który na pewno będzie bardzo powszechnie używany. Coś spektakularnego, coś, co by pozwoliło nas postawić poza wszelkimi podejrzeniami, jeżeli chodzi o sferę kontaktu i nastawienia do Unii Europejskiej. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo
bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Raczej traktować to należy jako takie zalecenie. Znów mogę wrócić do Józefa Piłsudskiego, który powiedział: w czasie kryzysu strzeżcie się agentów, tak? Więc w trakcie wyborów strzeżcie się prowokatorów, bo my nie potrzebujemy zaświadczeń, że jesteśmy Europejczykami, tylko trzeba być odpornym na prowokacje. To jest kwestia niekiedy jednego słowa, tak? jednego nieopatrznie powiedzianego zdania w kampanii wyborczej, czy w czasie wizyty dyplomatycznej. Ale głęboko wierzę, że ten zarzut został, po pierwsze został bardzo zręcznie oddalony w kampanii prezydenckiej przez obecnego prezydenta, pana doktora Andrzeja Dudę. I jeśli będziemy świadomi, że to jest główna linia prowokacji, to powinniśmy być na to skutecznie odporni. Ale ja też chcę powiedzieć coś innego, że my mamy te wybory wygrać, a potem wygrać zwycięstwo. I my musimy myśleć jak ludzie, którzy gospodarzą państwem. Jak ludzie, którzy za chwilę będą odpowiadać za państwo. Oczywiście trzeba patrzeć na ręce rządzących. Trzeba od własnej władzy wymagać równie wiele, niż wymagało się będąc w opozycji, ale musimy przestawić myślenie, bo to jest bardzo trudne, pewnie psycholog by to wyjaśnił. Jeśli jest 8 lat ciężkiej opozycji, to są pewne nawyki. Musimy zrobić w dniu zwycięstwa reset, tak? W tym sensie, że może nie tracąc własnych ambicji, ale my nie możemy się zachowywać jak opozycja wobec rzeczywistości, skoro mamy prezydenta i rząd, no to byłaby schizofrenia. Musimy zachowywać się jak aktywna opinia publiczna, która podpiera rząd i wymaga od niego więcej. Nie godzi się na byle jakość, na marność. Co do tego aspektu wojny informacyjnej, pełna zgoda, tylko że chcę dzisiaj powiedzieć, że pomimo ogromnych nakładów, które Rosjanie mają na propagandę, trzeba mieć świadomość, że oni dzisiaj tę batalię przegrywają. To jest najgorszy dla nich moment. Te słowa Merkel, że miałam wrażenie, że rozmawiam z człowiekiem, który stracił kontakt z rzeczywistością, to znaczyły dla Europy Zachodniej znacznie więcej niż 1000 artykułów propagandowych. Tak? Miałam wrażenie, że rozmawiam z człowiekiem, który jest szaleńcem. Ale to też się może odwracać. Mówię o tym, co jest w chwili obecnej. I co do Elżbiety Pieńkowskiej, no, ja nie wiem, czy powinniśmy się tym jakoś szczególnie zajmować. Myślę, że straciliśmy szansę. Platforma miała w swoich zasobach ludzi, którzy mogliby być dobrymi komisarzami, jak Jacka Sariusza Wolskiego. Tylko Tusk to jest chuligan w sensie prawa karnego, bo chuligan to jest ktoś, kto obraża elementarne normy, tak mówi polskie prawo karne. I on po prostu zdewastował swoją partię. On woli mieć spustoszone przywództwo po to, żeby wrócić jako człowiek nieodzowny, niż mieć ludzi, którzy mu pomogą w Europie. Tak? Pani Pieńkowska od razu wpadła w mocny konflikt z aparatem Komisji Europejskiej, bo myślała, że po prostu no, można rządzić w ten sposób, jak traktuje się urzędników często w Polsce. Po prostu zderzyła się ze światem, w moim przekonaniu jest komisarzem nie tyle nieczynnym, no co poniżej możliwości, które daje ta funkcja, ale premier Tusk chciał mieć kogoś takiego, bo gdyby on w Komisji Europejskiej miał kogoś takiego jak Sariusz Wolski, to prasa by pisała. Świetny, aktywny komisarz Sariusz Wolski z kontaktami, który czegoś chce i nieczynny, wycofany przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej. Nie pisze na opinii prasy, równie schowany jak przewodniczący Komisji. Przewodniczący Rady Europejskiej. To są po prostu stracone pozycje. Zajmijmy się tym, jak zaprojektować naszą politykę, jak sobie w tym świecie radzić, już mając własne instrumenty.
powiedział pewien milicjant na pogrzebie do tego oficjalnym pogrzebie w Krakowie, bo ja wtedy 12 lat, już zapamiętałem to. Pochód jest jak smutek, przechodzi. Platforma jest jak smutek, przejdzie.